Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Oczywiście w moim Fordzie GT gonimy karetkę. Chodź karetkę. Yeah! W poprzednim odcinku wbiłem sobie w końcu pragniony 50. poziom. I właściwie powinienem testować teraz mojego nowego Vipera. Ale jakoś, nie wiem, nie lubię tego samochodu, wiecie? I wolę sobie właściwie śmigać moją piękną Fordziną. Okej, robię sobie jakieś wyzwanie teraz i będę mógł na nim wygrać w końcu. A czy miał taką możliwość, bo nie wiem, czy wygram. Część platynową! Tak jest! Ale czy mi się to uda? Muszę uciekać od przerażająco powiększającej się strefy, która mnie goni. Już srebrny medal! Teraz czas na złoto! I jest złoto! Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie! Jezus! Tak niewiele brakowało, słuchajcie. Ach. Czy będzie jakieś ulepszenie do mojego Fordzinka? Uwaga! 13 punktów, nie procent. Jedziemy do Vegas! A to tak przy okazji, nie miałem zamiaru, wiecie, jakiegoś specjalnego. Teraz mój Fordziok powinien dopiero grzać. Znaczy, te takie małe ulepszenia chyba aż tak dużo nie dają, więc tutaj odczuć się raczej nie da tej zmiany, tego ulepszenia, jak myślicie? W każdym razie na kierownicy idzie mi już dość dobrze, nie rewelacyjnie, ale w miarę i myślę, że mógłbym dzisiaj trochę powalczyć na PvP. Tylko nie wiem właśnie, czy będę jeździł w moim Fordzie czy innym samochodem. No dobra, to dzisiaj robimy sobie PvP. Ja bardzo lubię robić te w Miami, ale ponieważ je zawsze robię, to może zrobimy sobie coś innego. Czy może na rozgrzewkę jakąś misję frakcyjną? Pojedziemy sobie do obserwatorium od tako. W sumie do obserwatorium jeździmy z samochodami wyczynowymi, więc why not? Graj. O, misja niedostępna, bo ja chyba mam... Zobacz wynik. O, tu można te wyniki patrzeć. Aha, i tutaj się tą nagrodę zbiera. Jedna osoba przejechała. Arnoldzik. Przejechała tę misję i mogę sobie odebrać gotówkę. Okej, zawsze to coś. I tutaj też z tej misji mogę odebrać gotówkę. Zobaczmy. Hops. Nie chcę tak. Ej, co jest? Ej, what the fuck? No właśnie. Zobacz wynik i zobaczmy. Odzyskaj znajomych? Znajomy nie ukończał. No dobra. To dziwnie, co przetłumaczone jest. To nie chodzi o odzyskanie znajomych. Ej, nie chcę wracać do Fordziny. No what the fuck? Zróbmy sobie wyścig do obserwatorium. Jestem ciekawy, jak mi to teraz pójdzie na kierownicy. To jest taka misja, która jest fajnie położona i która właściwie była jedną z pierwszych misji, jakie w ogóle robiłem. Chodzi mi o te frakcyjne, wiecie. Więc no, jestem ciekawy, jak mi pójdzie na Ford GT na kierownicy. Ford GT naprawdę bardzo fajnie się spisuje na suchym asfalcie, ok? Bo jeśli przychodzi do jazdy po lodzie, no to jest ciężko. Da się wytrzymać, ale jest ciężko. Jest naprawdę bardzo ciężko. No dobra, startujemy. Kurde, do ekipy. No dobra. Dołączyłem do ekipy. Ale muszę się teraz skupić na tej misji tutaj. No myślę, że nie będzie problemu, aby ją wygrać. Aż takiego. Kurczę, ale Corvetta ZR1 tak mnie korci, żeby ją kupić, wiecie. Jest naprawdę jeden z najbardziej pożądanych przeze mnie samochodów. Obok oczywiście Forda GT i Dodge'a Chargera. Te samochody są oczywiście... What the fuck? Widzieliście to? Wyleciał, zrobił kilka przewrotów w powietrzu i jedzie normalnie. To jest Aston Martin. Szaleniec. Kurde. Ej, dobra, jestem ostatni. Nie idzie mi chyba najlepiej, co? Ale staram się. Idź stąd, Aston Martin, ty jakiś szalony jesteś. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jakoś to będzie chyba, co? Yeah. Ops, za dużo gazu, już zarzucało, ale spokojnie.
kogo tu doganiamy? Mercedesa. Też bym chciał mieć Mercedesa, ale w wersji torowej. Fajnie wyglądają wtedy błotniki, wiecie? Widzieliście mi, że w niewielu samochodach da się zmieniać te błotniki. Chodzi mi oczywiście o części tuningowe, które zmieniamy w warsztacie. Chyba dopiero w jakimś Hot Rodzie, tak? Tak jak mówiliście. I to też nie w każdym. Co ciekawe, bo właściwie w wielu więcej samochodach powinno się to modyfikować, a jednak tak nie jest. Może w przyszłości zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, musimy tą korwetę wziąć. Zostawię sobie troszeczkę nitra na rozpęd tutaj. Czy tak? Okej. Że okej, wyprostowany. Jedziemy, jedziemy. Totalnie skupiony Lucek. Na jeździe, trafol! Cholera! Nie wiedziałem, który to jest zawodnik, a który to jest trafik w pewnym momencie. Oni tak odsłaniają te trafiki, wiecie, tego nie widać czasami. Co tu za karambol? Kurde, i czemu tylko ja się rozwaliłem? Tak tragicznie. No dobra, ale jestem czwarty, muszę jakoś utrzymać tę pozycję. Aj. Dobra, dobra, dogoniamy. O, zjechał mi! Jaki kulturalny. Patrzy w lusterka, ciekawe. Zastanawiam się właśnie, czy kupić tego AMG SL65 bodajże Mercedesa, czy kupić od razu SLS-a, wiecie? Ale to jeszcze i tak nie teraz, bo zanim ja to kupię, zanim uzbieram tę kasę na te wszystkie wozy, to minie dużo czasu. Dobra. A mogę go wziąć po prawej, no ale dobra. Tego trafola w sensie, oj, tego trafola w sensie. Wow, świetnie się Ford trzyma jak na tylnonapędowca na przyczepnej nawierzchni. Naprawdę ciskam tutaj gaz do końca i świetnie sobie radzi. Ekstra. Ej, spaduwa! Spaduwa! Bentley! Co? Ej, oni grają zespołowo! To nie fair! Kurde! Co to było? Co on wcisnął? Ja pierdzielę. Dalej, Lucek, dalej, dalej, dalej. Aha, jeszcze kilka zakrętów, dobra. Jeszcze mam szansę. To jest GT500 czy Ford GT? Idź mi stąd, idź mi stąd. Nie, 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 co on zrobił? What the fuck? Nie no, fucking shit. Ja pierdzielę i dupa. Już mogę się pożegnać z wygraną. Ach. Pieprze to. Ej, naprawdę, bardzo trudno jest. Kurde. No dobra, ale chodźmy sobie zrobić może PVP. Co wy na to? Hops, hops, hops. PVP. A, na PVP mówicie, że się sporo zarabia, tak? Tutaj będą chyba same offroady. A, zobaczmy, czy jest jakieś PVP tutaj. Tu jest coś. Poczekalnie. Górzyste Stany. Czemu nie mogę tu grać? Aha, bo nie mam, nie byłem tutaj jeszcze, no tak. Logiczne. Kurde, i znowu mi wróciło do samochodu. Ja pierdzielę. Okej, okay, jeszcze raz. No dobra, to chodźmy tutaj. Do Miami. I graj. Wbijamy publicznie. Każdy na każdego. A co tam, co się będę rozdrabniał, nie? Znajdzie mi kogoś? Hey, what the hell? Czemu mi nic nie wyszukuje? Okej. Okay. Szef ekipy przyjął twoją propozycję. Aha, no dobra, bo jestem w ekipie, okej. Okay. I nie jestem szefem. The fuck? Why? Szukamy, szukamy. Czy kogoś mi znajdzie? No tak, teraz powinniśmy jechać razem. No dobra, niech szuka sobie, a my sobie pojeździmy za ten czas. Fordziną. Nie wiem, czy kogoś znajdzie. Bo czasami jest tak, że jak się jest z kimś w ekipie, to nie znajduje nikogo w tym PVP. Fordem mi się naprawdę fajnie jeździ, wiecie, tylko denerwuje mnie strasznie ten spoiler z tyłu. To jest okropne.
chciałbym go jakoś usunąć, wiecie, ale no... No nie da rady. Yeah. O! No, kurde! Nie, muszę wyjść z ekipy, bo widzę, że nic z tego nie będzie. Chwileczkę, ekipa. Ekipa. Wychodzę z ekipy, bo... Nic z tego nie będzie. No moi drodzy, nie wiem czemu, ale nie chcę mi znaleźć nikogo do grania. Okej, ale teraz mogę zdobyć platynki, więc spróbujmy te slalomu zrobić w moim chargerku. Może uda się coś tutaj fajnego odblokować. Ojej. Slalom to chyba nie jest najlepszy tryb dla... Najlepsza opcja dla mojego Dodge'a. Nie wiem, czy się złoto uda... O, fajnie. Na pewno. No nie! Kurde, pieprzę to. Ej, idź pan! W ogóle tak zauważyłem, że charger w niewielu miejscach jest tak naprawdę przydatny, wiecie. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest. Test ucieczki. Tu może się sprawdzić. On dobrze zawsze uciekał. W którą stronę? Dobra, cofniemy troszeczkę. Rozpędzimy się i spróbujemy uciec. Może się uda tą platynkę zdobyć gdziekolwiek, do cholery. Chciałbym sprawdzić po prostu, jak Dodge Charger będzie sobie radził na zajebistych częściach. Co on właściwie będzie wtedy potrafił zrobić? Nie chodzi tu o prędkość. What the fuck? O, znalazło kogoś. Okej. No to kuziwa, zagramy w PvP. Yeah. Okej. Okay. Jakie samochody? Wyczyn, tak? A wybiera zawody. No to zobaczymy zaraz. Play Art Shifting. Nad wodą. Jakieś coś. A jakie samochody? Bo bym chciał może coś innego wybrać, a było coś. Kolizje wyłączone. Ruch uliczny wyłączony. Ej, samochody! Aha, wybrano zawody. No dobra. On nie zaakceptował po prostu. Teraz wybór samochodu. Jakie? To co bierzemy? Ech, czy tu będzie ślisko, czy nie? A, biorę mojego Dodge'a. Szalony będę. W nim się ciężko jeździ, ale jak wygram, to będę miał tę satysfakcję, że no nikt inny tym samochodem jeździć nie będzie poza mną. Wiem, że jest bardzo ciężki do opanowania, ale no jest na swój sposób unikalny dzięki temu. Bo nikt nie chce się pchać to, aby właśnie nim przegrywać. Ojej, i startujemy jeszcze na niezbyt przyczepnej nawierzchni. Cholera, ale widzę, jest Gallardo, jest Agera, jest Quaila. Ja na to mówię fujara. Startujemy. Jezus Mary. To jest obserwatorium, czy co to jest? Aha, tu się możemy przenikać, no dobra. Ale szpędzą, kurde. No tak, oni mają wymaksowane te samochody. Kurde. Nie mam szans chyba, co? Ale nie poddaję się, może coś z tego będzie. Wallridy robią, widzę, że się nie pieprzą chłopaki. Jezus. Nie mam szans, kurde. Zobaczcie, jak oni kokszą. To w ogóle gracz, naprawdę, gracz, który nie ma wymaksowanego samochodu, nie ma się co nawet pchać na PvP. Bez kitu. Ja wiem, czy ten, no nie no, chyba ma duży wpływ na przyspieszenie i ogólnie osiągi ten tuning. Chociaż kiedyś mi się właśnie udawało, co oni, na skróty jadą? No dobra, nie wiedziałem, że tak można. Agera naprawdę fajnie brzmi, ja tam chwileczkę nie umieździłem na tym... Na teście u dealera. Rowery, no nie! Kurde! Kurde, nawet nie byłem ostatni przez chwilę. Ciekawe, nie wiem kiedy nawet ich wyprzedziłem. Jezus. Jest ciężko, ciężko, ale... Oj, mam... Wielką ochotę wymaksować ten samochód, wiecie? Jestem ciekawy, jak wtedy będzie się zachowywał. Naprawdę. To będzie coś wspaniałego, coś tak czuję. Albo i będzie coś zupełnie odwrotnego.
No zobaczymy. W każdym razie przetestuję tą opcję. Oh yeah. Nie dogoni ich, nie ma bata. Kurde. Ale nim tak fajnie rzucę. Ja to lubię czasami. A czasami jest to tak wkurzające, nie ogarniesz. Yeah. Co powiecie na tą moją ulubioną kamerę? Yeah. Hell yeah. To dopiero zabawa. Wow, nie! Też czuję, że następny odcinek poświęcę na to, aby właśnie tego Dodge'a wymaksować, wiecie? Jestem ciekawy, jak wtedy będzie się zachowywał już po tych lepszych częściach. 20... Ogólnie tutaj musimy przejechać checkpointów. O, oni już ukończyli. No fajnie, ja nawet nie zdążę ukończyć chyba. Porażka jakaś, naprawdę. Szkoda gadać po prostu, szkoda gadać. Nie ma szans, ja muszę najpierw wsadzić jakieś dobre, konkretne części do tego wozu. Gallardo wygrał, ale fajny tunik, fajny bodykit do tego Gallardo, wiecie? Strasznie mi się podoba. Ono wygląda teraz troszeczkę jak, nie wiem, Sesto Elemento. W ogóle jakoś jak Aventador nawet. Bardzo ładny i super, super lagera. No dobra, wyjdę z tego meczu. Z tego PvP i pójdziemy sobie robić, nie wiem, jakoś ulepszać tego Dodge'a, cokolwiek. Co mi się tu pojawiło? Wyjazd. Okej. Co my tu mamy? Mapka. No i zobaczmy. Tu mamy coś niezrobione. Test prędkości. Zobaczymy. Szybka podróż. Jedziemy. Wiem, że tutaj jest też ta skocznia narciarska Salt Lake City. W Salt Lake City i tam właśnie można też sobie nabijać te części. Yeah! Co jak co, ale Dodge ma... Nie zdążyłem skończyć i już koniec, zajebiście. Mhm. Powtórzymy sobie. Tak, spokojnie, Lucek, spokojnie. Co jak co, ale Dodge ma naprawdę dobre przyspieszenie. Kurde, jest ciężki w opanowaniu, muszę to przyznać, naprawdę z bólem serca. To jest poważna wada w tym samochodzie, która często nie uniemożliwia nam wygranie nawet, wiecie? Za niski poziom, na. Jeszcze raz. Musi się udać. Tam w pewnym momencie trzeba po prostu przyhamować przed skokiem. Będzie dobrze. Chwila. Najpierw to my się w ogóle rozpędzimy, moi drodzy. A dopiero później będziemy atakować. Tak jest. Uwaga. Zajebiste. Dobra. Teraz musi się udać. Tak jest, dajcie się skupić ludzkiemu. I go. Skąd teraz się tu pojawił ruch uliczny do diabła? Policjant, spadaj. Robię tu ważną misję. Okej. Dalej, Lucek, dalej. Potrafisz. Platyna! Pierwsza wygrana platyna w Dodge'u Charger'ku. Yeah! Super! Ta-ta-ta-ta-ta-ta!
Oh yeah. Dobra, polujemy na następną. Hops, i zobaczmy. Na drodze oczywiście, test prędkości. Tego jeszcze nie robiłem. Yeah. Jak najbardziej, Lucek zaraz tutaj zrobi. O nie, tu jest ciasno jak cholera. Ale spróbuję się to chociaż troszeczkę rozpędzić. I no nie wiem, tyle chyba starczy, co tutaj nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej prędkości, ale się fajnie zatrzymał, skubany. Dobra. I trzymajcie kciuki! Okej. Uuuuj! Świetnie! O, trafik, uwaga, uwaga. Dobrze. Czuję tego ducha zaraz na moich plerach. Nie, jaki koniec czasu? Platynka, 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 chodź, 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 jest! Woo! Udało się! Kolejna platynka! Uhuhu! Jest 818! Zajebiście! No dobra. To teraz... Chcemy robić następne. Testy prędkości wychodzą w dojo naprawdę spoko. Co tu mamy? Test precyzji. Wolałbym nie. Dobra, obiecałem wam jeszcze skocznię, tak? Skocznia jest gdzieś tu. Tu mamy Salt Lake City, a tu mamy skocznię. Myk. I szybka podróż. Właściwie to... Cofnij. Właściwie to możemy się już tutaj zrespawnować. Hops. Jej. I sobie skoczę. Zobaczę, czy uda się zdobyć platynkę. No, uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki. Myślę, że to nie będzie trudne zadanie w dojo. Hell yeah! Wow! Na śniegu to naprawdę nie jest dobry samochód. Jeśli planujecie jechać w góry, to nie bierzcie dojo. Wow! What the hell? Co? Jak to? Srebro? Oj, to nie będzie... To nie będzie łatwe zadanie wygrać tę misję. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Bardziej, że Dodge ciężko sobie radzi na wyskokach. Jej! Leci, leci. Jest! Ha, ha! Kolejna! Super! Zajebiście. No to teraz to chyba będzie 1000. Nie, jeszcze nie. Ale już się zbliżam wielkimi krokami, co? O kurde. Dobra. Coś czuję, że kolejny następny odcinek cały poświęcę na to, aby właśnie maksować sobie ulubione samochody. A co tu mamy? Test jazdy po linii. Tak, na śniegu, w dojo. Jasne. Chciałbym to zobaczyć. Test precyzji. Zbieranie. Test zbierania plus 8. A tu precyzja znowu. Tu mamy dużo tych wyzwań. Co tu jest? Precyzja, precyzja. Ja tu widzę, że w ogóle mało jest wyzwań związanych ze skokami. Naprawdę. Bardzo mało. To jest precyzja slalomu. Slalomu. O, tu mamy test prędkości. Wbijamy. No, tylko tyle? Dobra, zobaczmy. Poziom 20. Dobra, testujemy. Wow, ale przyspiesza świetnie. Dobra. Tir. Au! Spadaj, 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 spadaj. Jeszcze raz. Dobra, spokojnie, tutaj nie trzeba aż tak szybko. O, tu trzeba odrobinę szczęścia po prostu. I już,
Powinno być dobrze, co? Wow! Oh! No kurde, nie wiedziałem, co mam zrobić. Pieprze, tu jest zbyt trudno. Mam to gdzieś. Co jeszcze tu możemy? Straszne mam parcie na to, aby tutaj odblokować zajebiste rzeczy do mojego dodża. Te zbierania, ucieczki. O, tutaj, tutaj są zajebiste, widzę te nagrody za platynkę. Tutaj też ucieczka, tak? Ale będzie ciężko, bo widzę, że to tutaj spore natężenie ruchu jest. Ale chociaż się trochę rozpędzę, to będzie lepiej, myślę. Wow. Okej, okay, i... Dobra. No i sprawdzamy, jak to będzie. Ej, wiecie może, bo ja się tak zastanawiam, co daje właściwie, albo co psuje, jak się nam samochód zepsuje. Czy on ma gorsze osiągi, czy jak? Co daje nam właściwie ciągłe naprawianie jego? Bo ja tego nie ogarniam troszeczkę. No jedzie, nie! Kurde! Jeszcze raz. Ja dziękuję. Lecieć. Oj, nie zdobędę tu platynki. Tu będzie za ciężko, tu jest za duży ruch. Naprawdę dodżem ciężko jest omijać ruch uliczny. Bardzo ciężko. Okej, okay, jest już brąz. Nie wróżę sobie tutaj dobrego wyniku. Ja, jeszcze raz. Może jednak się uda. Bo coś czuję, że może się udać. Jedź, Dodge, nie obijaj się, no szkuźwa. Nie, no szkurde. Jeszcze raz, cofamy. Jedź, Lucek, jedź. Kurde, nawet boję się pomyśleć, co by było, jakbym jeździł na skrzyni manualnej, wiecie. Dobra, zawracamy. I spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Zjeżdżaj z drogi, graczu. Okej, okay, przeteleportował się za mnie, świetnie. Ależ duży ruch uliczny, ja cię nie pierdzielę, jest rzeźnia. Tam będzie zaraz wyskocznia, będę musiał uważać. Okej, okay. Tu będzie wyskocznia. Hamuję przed wyskocznią. Jest! Jak ja to zrobiłem? Jest! Udało się! Uhu! Świetnie! Jest platynka. Ja, niewiele brakowało. Bym się rozbił znowu o te barierki tam. Kurde. Ale nieźle udało mi się ulepszyć dodża. Dobra, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Jestem cholernie ciekawy, jak ten samochód będzie się spisywał. Jak już go sobie wymaksuję. Naprawdę, jest coraz lepszy, jest to odczuwalne. Po każdym takim mocniejszym ulepszeniu. Ale i tak opanowanie go to jest bardzo ciężka sprawa. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i trzymajcie się, na razie. Pa, pa!